Lecimy dalej. Słuchajcie, kolejny postęp jest taki, że jak widzicie w tym karterze prawym brakuje łożyska, znaczy właściwie łożyska i wałka zdawczego, który jest tutaj, ale o nim za chwilę. Tutaj już została wymieniona tulejka. Ta tulejka fabrycznie była zrobiona tak, że nie posiadała tego wycięcia, tego frezu, który teraz widać na tym filmiku. Zrobiliśmy go tak, że olej, który będzie krążył tutaj w silniku, będzie miał swobodny dopływ do całej powierzchni wałka pracującego w tej tulejce. Tutaj bieżnia łożyska została, ale to jest celowy zabieg, bo łożysko, które zostało wyjęte z tego silnika, czyli te puzzle, jest tutaj. Rolka, właściwie dwa rzędy rolek zostały sprawdzone i są w porządku. Nie ma na nich żadnych zacięć, tak samo jak na bieżniach, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, więc na smar sobie te puzzle poukładałem. Wszystko ładnie do siebie tutaj pasuje. Jest to gotowe do założenia. Lecimy dalej. Mamy karter. Karter lewy, w który większość gwintów jest montowana. Są montowane różne śruby, tak? Także każdy gwint, przeleciałem sobie gwintownikiem szósteczką. Każdy gwint jest oczyszczony. Nie ma już w nim żadnego syfu, żadnego silikonu. Nie ma tutaj już żadnych zanieczyszczeń. Z tej strony, zarówno jak i z tej, każdy gwint został obleciany. Także tu jest spoko, nie? No i jeszcze to. Kwestia tego, że tutaj została poprawiona cała gładź. Nie jest, jak się okazało, idealna, bo to na klocku drewnianym pojechaliśmy sobie z tym. No i teraz widać ślady. Widać ślady, w których ktoś się wpierdalał w ten silnik z przecinakiem, ze śrubokrętem. No niestety, no nie jest idealnie. No ale cóż, no. Jak to się mówi klasycznie, idąc nasi tu byli, to jest właśnie najgorsze miejsce. Kurde, to jest masakra. To dopiero wyszło teraz po właśnie takim szlifowaniu i zobaczcie, jaka tu jest przylgnia, która będzie współpracowała z drugim karterem. Praktycznie żadna. Najgorsze jest to, że to jest właśnie dolny punkt, w którym stoi olej całej skrzyni biegów i sprzęgła. A powiedzmy w sensie jakimś niedużym plusem może być to, że tutaj nie panuje jakieś ogromne ciśnienie, więc no nie wygląda to dobrze, ale może porządny silikon załatwi sprawę. Na to liczę, bo spawanie tego karteru teraz, no niby z tej strony patrząc, jest wszystko równiutko. Kładzie się tak jak reszta karteru, ale spawanie tego elementu, no na tą chwilę wolałbym tego uniknąć. Tak. Lecimy dalej z czwórką. Jak widać, skrzynia już włożona, wał też na swoim miejscu. Tutaj zmieniacz biegów, o którym wcześniej wspominałem, z uwolnionymi sprężynkami oraz założoną tulejką. Tulejka jest wklejona, trochę zaklepana, także siedzi pewnie. Nie powinna się stąd już nigdzie ruszyć, bo wcześniej, kiedy nie była wklejona, miała taką tendencję do wysuwania się, kiedy przełączałem biegi góra-dół. Dalej lecąc, skrzynia już też złożona, to jest typowa skrzynia do wiatrowskiego silnika. Wszystkie przełożenia są charakterystyczne, łącznie właśnie z tym wałkiem i 16 zębami. Przesuwki i tak dalej, wszystko typowo wiatrowskie. Jeszcze jak nie było wału, to ten silnik już sobie składałem, żeby zobaczyć, czy nie ma oporów, jeżeli chodzi o kręcenie się skrzyni biegów, czy wszystko dobrze gra, i jest ok, wszystko gra. W karterze tym została wymieniona ta tulejka. Ona wcześniej wykazywała tam pewien luz, ale już jest nowa. Złożyłem połówki, skrzynia pracuje w porządku, jest wszystko ok. Luz tego
wałka pośredniego, osiowy, jest naprawdę leciuteńki, taki właściwie jak powinien być. Z tym wałkiem też nic złego się nie dzieje, także spoko, myślę, że będzie ok. Mówię, ze 2-3 razy to jeszcze rozbierałem, składałem, rozbierałem i w końcu efekt jest, myślę, zadowalający. Wał już też wstawiony w ten karter. Tłok też już założony na tym złożeniu igiełkowym. Mamy tutaj już posmarowaną uszczelkę. No uszczelka w czwórce dosyć istotna sprawa, bo tu właśnie wszystko rozbija się o to osiowanie, znaczy nie osiowanie, tylko dystansowanie skrzyni biegów. Mierzyłem jej grubość, ma 3 dychy grubości, natomiast jej wykonanie pozostawia wiele do życzenia, bo musiała tutaj być mocno popodcinana i pomodyfikowana, żeby ładnie pasowała, żeby ładnie układała się na tym karterze. No dobra, mały update, lecimy dalej. Mamy tutaj tak, silnik już złożony. Wszystko fajnie nam się udało ściągnąć. O, za pomocą takich właśnie śrub, podkładek, nakrętek. Z przodu, z tyłu. U góry, u dołu. No i tak, skrzynia biegów. Kręci się miodzio. Bardzo fajnie. Tutaj może uda się pokazać. Tu się nie uda. Jeżeli chodzi o jakiś luz osiowy, no jest ledwo wyczuwalny pod palcem. Także chyba można uznać, że skrzynia w porządku. Tutaj ten wałek też nie wychodzi, nie wysuwa się. Jest ok. Moim zdaniem skrzynia będzie pracowała wyśmienicie. Wał. Z wałem też jest super, bo zwykle wał w takim silniku ma jakieś opory toczenia się. Tutaj praktycznie ich nie ma. Zobaczcie, ustawiam korbowód w górze, puszczam, tłok spada. Są praktycznie zerowe opory toczenia na tych łożyskach. Niewiadomego pochodzenia, zaznaczam. Ale łożyska są nowe. O, jeszcze raz. Ustawię go tak w pionie. Tłok spada. Super. Bardzo, bardzo fajnie się to wszystko kręci. No, żeby jeszcze nie zniszczyć tego tłoka, no do widzenia. Bo za chwilę zakładam cylinder. Proszę. Super. Tutaj zębatka zdawcza na razie jeszcze nie założona na nowej nakrętce, na nowej podkładce i jest na starej zębatce, ale to tylko na razie. To jeszcze będę zmieniał. Dobra, lecimy dalej. Dobra, cylinder założony i mimo cylindra, mimo pierścieni, zobaczcie, jaki opór stawia. Jak ja kręcę palcami tym wałem. Coś pięknego. Ale on się będzie kręcił, ten silnik, podejrzewam. Tutaj praktycznie w ogóle nic nie stawia mu oporu, a w dodatku te wypełnienia na wale, które posiada, kurde, myślę, że będzie dobra rakieta z tego silnika. Dobra, lecimy dalej ze składaniem. No dobra, dojechaliśmy trochę dalej, w sensie góra już złożona. Głowica na swoim miejscu, sprężanie nawet całkiem fajne i poleciałem dalej. Ale jak to bywa przy takich remontach, nie obejdzie się bez problemów. Tutaj i tak dosyć daleko zaleciałem, ale problem pojawił się w momencie, kiedy przyszło mi montować kosz, sprzęgła, zębatkę na wał i spiąć to wszystko łańcuchem nowym, który kupiłem, nowy. No i tak, no fajnie, jest nowy. Ale kiedy go założyłem na kosz, zauważyłem, że jest coś nie tak. A mianowicie... No, może to będzie widać, czy nie będzie tego widać? Dobrze widać. Chodzi o grubość tego łańcucha, grubość tych rolek. Ten kupiony jest zdecydowanie węższy i nie wchodzi na zęby, które są tutaj na koszu. Także
tym przypadku 32 zł poszło. No i został mi łańcuch stary. Stary łańcuch, który po założeniu no ma luz. I chyba trzeba będzie kupić nowy, a ze składaniem tego się wstrzymać. Nie wiem, zaraz pomyślę. Z ciekawostek, które mogę tutaj pokazać, tutaj dołożyłem dwie podkładki, takie w kształcie gwiazdki, które pozwoliły mi wydystansować dobrze kosz sprzęgła względem wału, bo jak wiadomo, tutaj idzie ta zębatka, leci sobie tutaj, natomiast kosz, gdzie mi uciekasz, idzie sobie tu. I w momencie, kiedy dałem te dwie podkładki, założyłem kosz, założyłem zębatkę, łańcuch idzie idealnie prosto. Idzie idealnie, powiedzmy, w osi, ma dobre prowadzenie. Także dobrze jest się zaopatrzyć w takie podkładki. Nie jedną, nawet dwie, może w niektórych przypadkach trzy. Wiadomo, jak to tam te odlewy kiedyś robiono, w jakich rocznikach. Ale to generalnie załatwiło sprawę. Musicie mi wierzyć na słowo. Nic, z tym gównem na razie się chwilę zastanowię, co dalej. Najwyżej poskładam, pojeżdżę, najwyżej tam kiedyś sobie wymienię. Nie wiem, muszę się chwilę zastanowić, bo sprawa wynikła dosyć świeżo i nie mam jeszcze na to pomysłu. Dobra, uznałem, że jednak lecimy dalej z odcinkiem i zakładamy to na tym łańcuchu, który ma taki luz. W ten sposób to wygląda. No nie ma rewelacji, nie podoba mi się to i na razie odpalę ten silnik, pojeżdżę sobie trochę na nim. No wiadomo, to w każdej chwili sobie można wymienić, zwalając dekiel, odkręcając tu nakrętkę, tutaj rozpinając cały kosz, ale spoko, to będzie działać, to będzie jeździć jak najbardziej. Ja sobie to wszystko złożę, może w międzyczasie wyjdą jeszcze jakieś inne problemy, które będą związane właśnie z tym silnikiem, to wtedy sobie wyeliminuję przy okazji właśnie wymiany tego łańcuszka. Także, no cóż, szkoda mi czasu. Zostawiam to, lecę dalej. I następny taki element, który pokażę tutaj, to już po wydystansowaniu właśnie tego kosza. O, jeszcze może właśnie wam pokażę, jak on teraz ładnie idzie, bo to jest szał. Widzicie? Znaczy nie widzicie, jak to się kręci, bo jest świeca wkręcona i nie mogę przełamać kompresji tej zajebistej, ale o, jest wszystko idealnie, nie będzie się ciął ten nowy łańcuch, który tutaj w końcu założę. Dobra, mamy tak, następnym elementem, który będę tutaj wrzucał, to jest właśnie zabierak sprzęgła, który kupiłem nowy. Musiałem go tutaj troszeczkę pilniczkiem podpiłować, bo na początku nie chciał mi wchodzić tutaj na ten wałek, ale już jest ok, już wchodzi gładko. I teraz tak, wrzucam go sobie w tym miejscu, wiadomo. Wcześniej mówiłem, że tutaj często pojawia się na tym zabieraku takie, powiedzmy, no wycięcie, wyfrezowanie, które bierze się właśnie od tej tulejki, kiedy siada kosz. Więc tu na razie tego nie ma, jest ok i zakładam. I tak, ważną rzeczą jest to, żeby właśnie kręcił się tutaj zabierak osobno względem kosza. Kosz idzie swoim torem, zabierak swoim. Nie ma tutaj nic, co by ze sobą kolidowało. Także spoko. Jest ok. W dodatku warto zwrócić uwagę w tym miejscu, jeżeli założycie sobie zabierak i wystają tutaj jeszcze ten taki wieloklin tutaj wystaje, to właśnie bardzo dobrze o to chodzi, bo o niego ma się zablokować takie zabezpieczenie nakrętki całego sprzęgła. Tu jest spoko. Tu jest jak najbardziej ok. Ona wystaje. No dobra, poleciliśmy trochę dalej z tematem. Czyli tak,
Mam założoną zębatkę, jest założone wszystko na tym gównianym starym łańcuchu, co prawda oryginalnym, ale tak jak mówiłem wcześniej, też on pójdzie sobie do wymiany. I mamy z grubsza złożone sprzęgło, czyli jest ten kielich, nie wiem jak to nazwać, do dzisiaj nie wiem jak to się nazywa. Jest już założona sprężyna oraz zabezpieczenie. Brakuje tylko tutaj tej śmiesznej nakrętki. I tak, mamy tutaj gruba przekładka, tarcza. Cienka przekładka tarcza, cienka przekładka tarcza, cienka przekładka tarcza, gruba przekładka. I zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. W tym momencie mamy tutaj jeszcze w dalszym ciągu dosyć sporo mięsa na tym zabieraku, które zostaje niewykorzystane. Więc uznałem, że czemu by nie pójść troszeczkę dalej i nie zrobić czegoś takiego. Dajemy jeszcze jedną przekładkę cienką do tej serii. Dajemy jeszcze jedną używaną tarczę, która jest w niezłym stanie. I zamykamy to grubą przekładką. I zobaczcie, co się dzieje teraz. Ta gruba przekładka już nieco wystaje poza obrys zabieraka. Natomiast ona zostanie ściśnięta, jak i całe to sprzęgło, wszystkie te tarcze, które są korkowe, zostaną ściśnięte w momencie, kiedy ja tutaj zakręcę ostatni element. Więc myślę, że w momencie, kiedy to zostanie ściśnięte, to ta gruba przekładka powinna licować z zabierakiem, który jest w tym miejscu. Zawsze to będzie lepszy będzie docisk i sądzę, że w tym kierunku można by pójść. Można by się pokusić o coś takiego. Słuchajcie, złożę, założę to tak, zmontuję i tak za jakiś czas będę musiał to wszystko otworzyć, żeby wymienić ten łańcuszek, więc sprawdzę, jak to się będzie sprawowało. Mam nadzieję, że to się nie urwie, nie rozkręci, nie zrobi mi tutaj burdelu całego w silniku. Także idę w tym kierunku, za chwilę to złożę i widzimy się dalej. No i co? Wracając do tematu sprzęgła, jak widzicie, złożyłem sprzęgło z dodatkową tarczą, z dodatkową przekładką i tak to się prezentuje. Nie ma już czterech tarcz korkowych, tylko jest pięć i wszystko zostało tutaj dowalone, opór. Nie śmiejcie się z tego drutu, który tu wystaje, to kiedyś była prawilna zawleczka, która tam powinna być, niestety jej grubość nie pozwalała na to, żeby ją swobodnie sobie tutaj przewlec przez otwór do tego dedykowany, więc założyłem tylko jedną, że tak powiem, nóżkę. Resztę owinąłem. Po prostu nie miałem innej zawleczki nowej, żeby tu założyć o nieco mniejszej średnicy. Ale spoko. Sprzęgło wygląda właśnie w ten sposób. Także wszystko się tutaj ładnie mieści, wszystko się ładnie sprasowało. No, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało po jakichś tam paru dziesięciu kilometrach. Dobra, tutaj chyba temat mamy zamknięty. Zamykam dekiel, będę robił drugą stronę. Z drugiej strony pojawił się też pewien mały problem, mianowicie zębatka. Wierzcie mi albo nie, ale chyba musi na razie chwilowo zostać ta zębatka, bo ta, którą kupiłem, ma to takie wyfrezowanie tutaj pod ten wałek zdawczy o wiele większe niż mieć powinna. Ma ogromny luz, więc jest chujnia i zostajemy na razie przy tej zębatce. No cóż, łańcuszek, zębatka, no i tam, no nie jest za rewelacyjnie. Także na razie zostaje tak jak jest. Składam silnik do kupy i chyba to na tyle.